Od 2004 roku 2 maja obchodzimy Dzień Flagi. Polska flaga to drugi zaraz po godle najważniejszy symbol naszego kraju. Biało-czerwone barwy towarzyszą nam przy świętach państwowych i innych ważnych okolicznościach. Przed budynkiem starostwa powiatowego w Ostródzie odbyły się uroczystości związane z tym świętem. Myślę, że to, że nabierają dużego wymiaru te nasze święta, pierwszy, drugi, trzeci, ale ten drugi jest specyficzny. Kiedyś chciano zabrać nam te sztandary i powiedzieć, że takiego święta 3 maja nie ma, ale drugi dzień maja nam je przedłuża. To, że czujemy się w odpowiednim miejscu, czyli w Polsce, dobrze i to, że jesteśmy patriotami, to dla nas to nie jest wyzwanie, to już jest to, co w duszach naszych jest. Podczas uroczystości obecni byli uczniowie ostródzkich placówek oświaty. Dzień Flagi Narodowej jest jednym z najmłodszych świąt państwowych. Ma popularyzować barwy narodowe, a także symbole Polski. Dzisiejsza uroczystość przy tak dobrej widowni, bo przede wszystkim młodzież tu była. Proszę zobaczyć, trochę dorosłych, ale przede wszystkim dużo młodzieży. Pokazujemy ten patriotyzm taki, jak jest w Stanach, jak jest w innych państwach, gdzie nie boimy się tego biało-czerwonego koloru, gdzie nie boimy się naszej flagi, przynależności do narodu. To dobrze, że takie święto jest i wszystkim z tego miejsca chciałem dzisiaj bardzo serdecznie podziękować i pogratulować i powiedzieć, czujcie się, bo jesteście w Polsce, jesteście Polakami. 2 maja przed budynkiem starostwa rozdawane były małe biało-czerwone flagi. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń nadanych przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Warszawie. 2 maja jest również Dniem Polonii i Polaków za granicą.